Przyła się strzałem Majka Renatowicza, jednak tym razem bez owoców w postaci gola. Dobra, teraz szansa dla gości na pobycie bramki, której jest bramka kontaktowa. Piotr Krawczyk po mocnym uderzeniu prawą nogą zdobywa bramkę kontaktową dla gości 3-2. Jedna teraz akcja szybkiego Łukasza Gromby, nie wykorzystał podania Jarek Baleńczuk, ale jest kontra zespołu gości. Piotr Krawczyk chciał wymusić szóste przewinienie drużyny gospodarzy. Sędzia każe takie zachowanie żółtą kartką. Koniec pierwszej połowy, AZS MCS po trzech bramkach Mateusza Chmielnickiego prowadzi swoje do Rzeszów 3-2.